Siemanko, siemanko, siemanko. I wiecie co? Po prostu. Ej, jest elegancko, jest nowy vlog na kanale. Zostawiacie łapkę w górę, subskrybujcie. Nowi widzowie, subskrybujcie. Albo ci, którzy jeszcze nie subskrybują, no to zapraszam do subskrypcji, bo naprawdę ten kanał teraz po prostu będzie energiczny. Będzie miał energię, będzie miał ikrę, więc zaczynamy ostro. I zapraszam was do moich, nie moich, mojej. Tylko do moich wspomnień z Londynu. Ej, czajcie sobie, że po prostu siedzicie, tak? Że siedzicie sobie w pokoju hotelowym, tak? I ktoś, gracie sobie tam w grę i nagle ktoś puka. Podchodzicie do drzwi, otwieracie drzwi, a tam dziewczyna, kobieta po prostu bez ubrań. Totalnie bez niczego. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Bo ja taką sytuację właśnie w hotelowym pokoju miałem. I no i ona po prostu pyta się, czy może wejść? Ja mówię, okej, okay, alright. Wchodzi i pyta się, czy mam po prostu jakąś bluzę, taką długą bluzę, żeby zakryło tu i tu. Nie miałem. No, ale oczywiście miałem kurtkę, dałem jej kurtkę, poszła tam, wiecie, do recepcji, coś tam, ten wraca, poszła do pokoju, ja pukam, ona znowu otwiera, znowu nie ma nic na sobie, oddaje mi kurtkę. No dobra, idę z kurtką do pokoju, no nie? Potem puka do mnie. Otwieram, podziękowała, a ja mówię, nie ma sprawy, no nie? Jeszcze raz weszła do mnie. Lubię tutaj nagrywać i robić streamy, ale wiecie. No dobra, chodzi o to, że ponownie weszła, pogadała ze mną i muszę wam powiedzieć szczerze, znowu była bez niczego i to była też taka sytuacja, taki moment, że ja szykowałem się, wiecie, do kąpieli. Ja byłem w samych bokserkach, wiecie o co chodzi. I był taki moment, gdzie ona po prostu spojrzała się tam, a ja mówię, oho, będzie to to, no nie? Ona coś tam gadamy, gadamy, znowu się spojrzała. Ja mówię, no dobra. I tak mówię, czy ma chłopak? Ona, nie, no nie. Ale wiecie co było dziwne? Nagle po prostu wyszła, mówi, wychodzę, no nie, no podziękowała mi za pomoc i tak dalej. Ja mówię, nie zostaniesz? Ona mówi, no nie, nie zostanę. A ja tak, no masakra, masakra, no nie została, poszła do siebie, do pokoju. Byłem załamany, bo to była moja okazja. Wiadomo na co. Potem ją widziałem obok hotelu, ale po prostu ten, po prostu wiecie. Jakby ja mówię do niej, hej, ona już nic do mnie nie powiedziała i tak, jakby się, nie wiem, zaczęła mnie, jakby się zaczęła wstydzić tego, tak, że ja ją widziałem, wiecie, bez niczego, tak, i to jeszcze dwa razy, a może po prostu do tego podszedłem źle, no bo ona chciała, a ja po prostu źle podszedłem. No i są, różne na świecie sytuacje. To była taka pierwsza moja zwariowana sytuacja. Druga sytuacja, no to młode sprzątaczki. Młode sprzątaczki chyba z Ukrainy, gdzie po prostu ja, wiecie, miałem w ogóle sobie, no tutaj jakby ogoliłem głowę, tak? W ogóle totalnie nie miałem ani woska. Okulary założyłem, bluzę NASA i nie mam teraz. Bo kupiłem sobie właśnie w Londynie bluzę NASA. No i oczywiście tak idę, taki, no tak wyglądałem w tych okularach, w tej bluzie, tak potężnie. Fajne buciki miałem. I po prostu ja sobie tak idę i taka starsza do tych młodych. Ej, zagadajcie do niego. Może nie ma dziewczyny, może nie ma żony, może jest wolny. Wiecie, i potem po prostu jak robiłem streama z GTA 5 Online, siedziałem na takim fotelu w Londynie. Jeżeli ktoś pamięta moje streamy, na takim fotelu miałem laptopa na kolanach, tak? I
Robiłem streama z GTA 5 online, bo w pokoju wtedy nie było takiego dobrego zasięgu. I te dziewczyny, do tej jedną siadła, do tej druga i co gram? A ja no w GTA 5, no nie? One coś tam do mnie też, no zaczęli gadać, tak? My zaczęliśmy po prostu gadać, ale widać było, że były chętne, wiecie na co? Wiecie na co? No i nagle po prostu pracownik hotelu przyszedł i nam przeszkodził, no bo mógłbym pójść z nimi do pokoju, dwie na raz. Puh, przepraszam bardzo, ale ja muszę totalnie. Dobrze. No to już jestem. Jeżeli wam się podobają takie opowieści właśnie z mojego życia, albo takie nawet opowieści, które po prostu wymyślam specjalnie na vlog, na film, no to oczywiście piszcie w komentarzach łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pozdrawiam i siemanko, do zobaczenia w kolejnym filmie, vlogu. A i możliwe, że jutro zbierać fantów.